No i wystartowała maszyna. Witam wszystkich z Retro Piwnicy. Dziś mamy odcinek, taki pierwszy odcinek serii, którą chciałem właśnie zaproponować i już wam w sumie zaproponowałem na zakładce społecznościowej. Czyli będziemy sobie szykować taki komputer, komputer na 1000 subów. Aktualnie jeszcze sporo tych subów brakuje, ale zaproponowałem, że w momencie, gdy przekroczymy właśnie te magiczne 1000 subskrypcji na kanale, no to taki komputerek wyszykowany, myślę, że może trafić do jednego z was, do jednego z widzów, jednego z subskrybentów. Zatem od dzisiaj zaczniemy go tutaj pomału szykować. Mamy dosyć dużo czasu, ale myślę, że nie zaszkodzi go nawet wcześniej zrobić, jeżeli się uda. I po prostu sobie od czasu do czasu także na nim coś tam odpalić, coś tam w coś zagrać, a być może nawet pomyśleć też o jakimś tam upgrade'zie czy ulepszeniu właśnie w momencie, gdy jakaś część by się jeszcze ciekawsza po drodze trafiła. Zatem maszynę już widzieliście mniej więcej z zewnątrz na samym początku, jak się prezentuje. Jest to komputer, który mam gdzieś z jakiejś wymiany. Wymieniałem się z kimś za jakieś inne części. Otrzymałem w zamian ten komputer też. No i stoi on chyba ze 2 lata. Tak naprawdę go w ogóle nawet nie używałem. Kiedyś wyciągałem tylko z niego kartę graficzną do testów, do tych testów rankingowych pod DOS. Karta później tutaj znowu wróciła, no i ten komputer sobie gdzieś tam dalej stał na półce i tak naprawdę w ogóle nie był uruchamiany. Zatem pomyślałem, że będzie to całkiem dobra baza właśnie do takiego komputera na 1000 subów. Jest tutaj oczywiście jednostka AMD, procesor AMD K6 2 300 MHz. Dopiero co wam pokazywałem filmik z mojego takiego flagowego troszkę komputera właśnie na socket 7, czyli tam mam AMD K6 2 500, tutaj jest 300, coś tam minimalnie się różnią te procesory, ale poza oczywiście tym taktowaniem, ale jest to prawdopodobnie tylko różnica na poziomie ilości pamięci podręcznej, także jest to dosyć zbliżona ogólnie jednostka. No dobra, ale tutaj nie będę wam opowiadał aż tak, po prostu chyba zobaczymy sobie w jakimś programie diagnostycznym mniej więcej co on nam tutaj pokaże. Czyli standardowo odpalmy sobie NSSI na początek. No i niech nam tu wyświetli co uda mu się znaleźć. Czyli widzimy właśnie jednostkę AMD K6 2 300 MHz. BIOS mamy AWARD. No i wideo STB SVGA, jest to zdaje się RIVA 128ZX, karta oczywiście na AGP, no bo płyta jest dosyć ciekawa w tym komputerze, posiada m.in. właśnie złącze AGP, ale to nie wszystko, zaraz przejdziemy do reszty. Podejrzyjmy sobie może jeszcze o tej karcie coś. Widzimy podgląd NVIDIA RIVA 128, AGP 2X, no i tak jak mówiłem 8 MB pamięci. Także ciekawa dosyć jednostka, chociażby do tego, aby na komputerze znalazł się na przykład Windows 98. Także myślę, że ta karta już by sobie fajnie dawała radę, ale nie twierdzę, że ona tutaj zostanie. Być może akurat zechcemy na przykład w jakiejś tam ankiecie przykładowej wymienić tą kartę na coś innego, także tu jeszcze nic nie jest przesądzone. Przesądzona prawdopodobnie będzie już ta obudowa razem z płytą główną i procesorem, natomiast pozostałe elementy myślę, że tutaj jeszcze może to wszystko ulegać zmianie. Komputer nie miał żadnego dysku twardego. Ja aktualnie podłączyłem moją CF-kę, kartę testową 256 MB, mamy tutaj DOS-a, także na pewno trzeba będzie zaopatrzyć ten komputer w jakiś dysk twardy, prawdopodobnie talerzowy, jeżeli miał być tutaj Windows 98, a konfiguracja jaka jest aktualnie sugeruje, że taki Windows mógłby się już tutaj znaleźć i prawdopodobnie
całkiem sprawnie mogłoby to działać. Jeżeli jeszcze byśmy na przykład dołożyli troszkę RAMu, no to myślę, że całkiem fajny komputer właśnie do Windowsa 98 by powstał, do takich wcześniejszych gier na ten system. Widzimy, że żadna karta dźwiękowa nie została rozpoznana, chociaż jak dobrze kto uważniejszy na pewno wypatrzył z tyłu porty, że teoretycznie jakaś karta chyba tutaj jest dźwiękowa. Ano jest, ale to jest coś takiego dziwnego, ponieważ ta karta jest wbudowana na płycie głównej. Także pod tym względem jest to dosyć unikatowa płyta główna, ponieważ po pierwsze posiada właśnie złącze AGP, co już było rzadko spotykane na podstawkach Socket 7, a po drugie jest tutaj jakiś układ dźwiękowy na płycie. Prawdopodobnie to będzie układ na PCI, przynajmniej ja tak odczytałem z jednego właśnie takiego układu, który tam w okolicach znalazłem. Prawdopodobnie to będzie to. Zatem być może ciężko będzie to odpalić. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek sterowniki tam się znajdą. Ale myślę, że pod Windowsem to by jakoś tam działało. Chociaż jeżeli tak miałbym raczej myśleć o tej konfiguracji już tak końcowo, to myślę, że jednak jakaś typowa karta dźwiękowa na ISE powinna tutaj wpaść. Nie mówię, że musi to być jakaś z górnej półki karta, ale coś takiego, co jest kompatybilne z DOS-em, raczej powinno się tutaj znaleźć. Tak na szybko możemy jakiegoś benchmarka tu odpalić, CPU. Widzimy właśnie, że praktycznie idealnie AMD K62-300. Także procesorek tutaj chodzi ładnie. Osiąga to, co powinien osiągać, tą wydajność. Odnośnie tej karty dźwiękowej, to zaraz jeszcze sobie sprawdzimy. Ja może mam ogólnie podłączony. Widzicie to? Tutaj pewnie, o, do tej kamerki. To jest ten mój mały głośniczek Creative. Ja go włączę, jest podłączony. Tylko, że i tak nie udało mi się uzyskać na nim dźwięku pod DOS-em. Także to tylko tak, żeby pokazać wam, że faktycznie tego dźwięku tutaj raczej nie będzie pod DOS-em. Jak widzieliśmy, NSSI nie wykryło karty dźwiękowej. No to spróbujemy coś sprawdzić. Otóż w folderze util posiadam oczywiście Unisound. I co ciekawe, Unisound rozpoznaje ten układ. Twierdzi on, że jest to karta Plug and Play na układzie CMI 8330. Teoretycznie tutaj podpowiada, że nawet jakieś tam ustawienia dla niej znalazł. 220, IRQ5, DMA1. Nie wiem, ciężko im powiedzieć, ale ogólnie próbowałem jakąś grę uruchamiać, na przykład Wolfensteina, sprawdźmy. Akurat chyba taka gierka tutaj jest. Widzimy, że tutaj też gra widzi Sound Blastera. Ale za bardzo tego dźwięku nie słychać. Tu mam pogłośniony oczywiście. Jeszcze spróbujemy dać na maksa. W tym momencie jest na max. Chociaż nie. Czekajcie, słyszę coś. Cichutko. Jest jakiś dźwięk, ale strasznie taki dziwny, zniekształcony jakby. Nie wiem, czy to mikrofon wam wyłapie. Haha. Jest dźwięk. Ja myślałem, że go nie ma, bo on był tak cichy. I tak dziwnie brzmi. Ale jednak działa. Czyli podejrzewam, że tutaj może brakować tylko odpowiedniego sterownika, bo ten Unisound, no to wydaje mi się, że chyba sobie nie radzi z tym układem dźwiękowym CMI. To raczej nie jest z górnej półki żaden układ. I prawdopodobnie wymaga jakichś dedykowanych sterowników.
No ale działa, to bardzo cicho, ale coś tam bzyczy, coś tam gra. A już myślałem, że nie działa. No, to sam się przejechałem na tym, że chyba miałem jeszcze tak mocno wyciszone, a to w dodatku też jeszcze tak cichutko gra, że sądziłem, że w ogóle ta karta nie daje żadnego sygnału pod DOS-em, ale jak widać, coś tam jednak jest. Tym lepiej, tym lepiej. No będziemy z tym jeszcze kombinować na pewno, to jeszcze będę sobie testował. Dobra, co jeszcze sobie sprawdźmy? Zobaczmy sobie może program. HW-Info. Zobaczmy, co widzi HW-Info, bo on może podpowiadać troszkę więcej danych niż ten NSSI. Sprawdźmy najpierw, co widoczne jest o płycie głównej i procesorze. No widzimy, procesor został rozpoznany prawidłowo. BUS, PCI. W tej chwili nie mamy żadnej karty. Widzi coś na AGP, właśnie widzi tą kartę graficzną STB Velocity 128, czyli ta nasza Riva 128. Dobra. Natomiast płyta główna, on to rozpoznaje jako model Amptron PM 9900 PC Chips M577. Na chipsecie VIA VT82C598 Apollo MVP3. I wydaje mi się, że chyba to poprawnie rozpoznaje, bo faktycznie chyba taki chipset widziałem na płycie. Jeszcze sobie to zerkniemy. O, tutaj mamy pokazane informacje o procesorze. Widzimy, że ta wersja procesora AMDK6-2 300 MHz posiada L1 wielkości łącznie 64 KB. Jest to właśnie rozdzielone 32 plus 32, czyli tam na dane i na instrukcje są oddzielnie. Ta pamięć jest rozdzielona po 32 KB. Natomiast L2, czyli pamięć drugiego poziomu cache, ma 1024 KB. No i ta moja 500 właśnie w tym miejscu miała 2 MB, a tak to identycznie po 32 KB rozdzielone, tak samo było L1. Widzimy, że oczywiście 64 MB pamięci SDRAM aktualnie jest zamontowane. No i jest to pamięć zamontowana w jednej kości. Także są chyba jeszcze dwa miejsca na dwa dodatkowe moduły, o jakie można jeszcze rozszerzyć ilość pamięci w tym komputerze. Dobra, jeszcze zerknijmy sobie o tej karcie graficznej. Widzimy, że jest VESA w wersji 3.0. No i tam więcej za bardzo już nam. O, nie tu, gdzie trzeba, wszedłem. Jeszcze raz. Za bardzo nic więcej tu chyba nie da się sprawdzić. Te 8 MB podpowiada nam, że jest to pamięć typu SGRAM. Dobra, dyski to oczywiście jest aktualnie tylko ta moja karta CF podpięta, nie ma żadnego napędu. Jest napęd dyskietek 1,44 MB. I tak wygląda aktualna konfiguracja tego komputera. Także widzimy, że jakiś tam potencjał jest. Na pewno da się coś tu jeszcze pokombinować przy tym, coś tam rozszerzyć, chociażby ten RAM, czy też pomyśleć właśnie nad już taką dedykowaną kartą dźwiękową na szynę ISA, żeby to jednak pod tym DOS-em jakoś tam fajniej troszeczkę grało. No bo z tym układem, mimo że on jednak działa, to podejrzewam, że i tak mogą być problemy w niektórych grach. To jeszcze idzie na pewno sprawdzić, ale tak bym przypuszczał. Dobra, wiemy, jak to mniej więcej się tutaj prezentuje. To myślę, że zaraz sobie zerkniemy jeszcze do środka na chwilę, zobaczymy tą płytę. Ja może tutaj w międzyczasie jeszcze wykręcę kartę dźwiękową, kartę graficzną oczywiście, wyjmę tą kostkę RAMu, obejrzymy sobie. No i może zdejmę chłodzenie też z procesora i zobaczymy, jak wygląda ten procesor. Zatem myślę, że sobie tutaj go zaraz wyłączę i widzimy się za moment.
No i dobra. Elementy mamy już wyciągnięte z obudowy. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio trzęsło. Spójrzcie. Karta graficzna. Riva 128. Na AGP. Tam dalej mamy kostkę pamięci RAM. No i sam procesor. O, teraz chyba widać. Faktycznie AMDK 6200 AFR. 2,2 V łamane przez 3,3 V. Pamiętamy, że układy AMD wtedy były właśnie dwunapięciowe. No i dobra. No i co tutaj ciekawego jeszcze jest na tej płycie? Widzimy, soket jest pusty, oczywiście procesor został wyjęty. Tam dalej widać, są trzy banki na pamięć RAM typu właśnie SDRAM. Tutaj, skoro procesor działa na szynie 100 MHz, to należy pamiętać, aby kostki były przynajmniej 100 MHz. Mogą też być 133. Wiadomo, wtedy po prostu będą pracować na niższym taktowaniu. Widzimy oczywiście slot AGP. No i nie widać tej naszej karty dźwiękowej, tak jak mówiłem, ponieważ karta jest zintegrowana na płycie głównej. I co ciekawe, od tej płyty odchodzi specjalna tasiemka i wszystkie porty montowane są na śledziu. Chłodzenie oczywiście zostało przeze mnie zdjęte, żadnej pasty nie było. Na szczęście. Widzimy trzy sloty PCI i dwa sloty ISA, zatem jest możliwość rozbudowy właśnie o dodatkową kartę dźwiękową na szynę ISA. Dobra, zatem tyle chciałem Wam pokazać w tym pierwszym właśnie odcinku odnośnie składania tego szykowania komputera na 1000 subów. Jeszcze tak dokładnie nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie, kto otrzyma po prostu ten komputer, na jakiej zasadzie. Na pewno trzeba być subskrybentem kanału. No a później to coś więcej to myślę, że jeszcze wymyślimy, czy na przykład coś napisać w jakimś komentarzu pod którymś filmem, zobaczymy. Coś tam na pewno się wzorem innych YouTuberów gdzieś tam wykombinuje. Na razie o tym jeszcze nie myślimy. Myślimy o tym, jak najciekawiej poskładać ten komputer i żeby on faktycznie fajnie komuś służył, no fajnie działał do jakichś starszych tytułów gier. Podejrzewam, że chyba optymalnie będzie tu właśnie wgrać albo Windows 95, albo Windows 98. Ładny procesorek. Zatem bazę już mamy. Trzeba oczywiście to wszystko później wyciągnąć z obudowy. Samą obudowę wyczyścić dokładnie. Ma oczywiście pożółknięty trochę ten przedni panel, ale myślę, że nie ma sensu z tym nic robić, bo to nadaje taki specjalny urok temu komputerowi. Obudowa po wyczyszczeniu będzie. Płyta oczywiście tak samo, wszystkie elementy będą wyjęte, wyczyszczone. Później sobie to zamontujemy. Załatwimy jakiś dysk. Jeszcze nie wiem, jak tutaj jest z obsługą tych większych pojemności.
Być może uda się jakąś talerzówkę fajną dopasować, żeby jednak tego miejsca na dane, na gry było tutaj też w miarę tak sporo, żeby przyszły właściciel tego komputera mógł sobie kilka gierek tutaj wrzucić, faktycznie mieć zainstalowanych. No i żeby jakoś to tam w miarę też wydajnie pracowało. No dobra, nie będę was tutaj więcej zanudzał. Co jakiś czas myślę, że będą wychodzić o tym komputerze kolejne odcinki, jak już tam sprawy kolejne się do przodu troszeczkę posuną, właśnie między innymi z tym czyszczeniem. A dalej będziemy myśleć gdzieś tam pewnie w ankietach, być może nad jakąś kartą graficzną, być może nad jakąś kartą dźwiękową. Jak będę miał kilka jakichś ciekawych sztuk, to oczywiście zorganizuję jakąś ankietę na tej zakładce społecznościowej i po prostu sobie wy wybierzecie, która z tych ma być zamontowana. Póki co zostajemy przy tej karcie graficznej. Jeżeli uznacie jednak, że powinna być tu jakaś inna, no to spróbujemy coś podmienić. A może na przykład jakaś właśnie z Matroxa? Nie wiem, ale też można by spróbować, zobaczyć, czy to by zadziałało. Podejrzewam, że wydajność mogłaby być lepsza niż na tej. A może na przykład Riva TNT, jedyneczka? Albo jednostka Intela, Intel 740, chociaż to chyba raczej nie poszłoby w dobrym kierunku z taką kartą. Dobra, nie gdybamy. Zatem dzięki za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się w następnych produkcjach. Do następnego. Cześć!